Witajcie, mam dzisiaj dla Was przepis na szybkie, łatwe, a co ważniejsze pyszne ciasto z jabłkami, serem i kruszonką, jak znalazł na jesień. Zaczynamy od przyszykowania jabłek, kroimy je w małą kostkę, ja miałam 2 średnie jabłka, ale jak najbardziej można nawet podwoić ilość, jeśli chcemy, żeby ciasto było bardzo jabłkowe. Obtaczamy jabłka w odrobinie mąki z cynamonem, żeby nie opadły na dno przy pieczeniu. I odstawiamy na bok. Oczywiście jak zawsze cały przepis z gramaturą znajduje się w opisie filmu. Następnie szykujemy masę serową. Ja mam tutaj trochę ricotty i twarożku naturalnego, ale równie dobrze sprawdzi się jakikolwiek twarożek czy serek śmietankowy, czy połączenie twarożku i serka, nawet twaróg zmieszany z żółtkiem da radę. Całość łączę, dodaję cukier i ekstrakt waniliowy i również odstawiam na bok, aż nadejdzie jej kolej. Do dużej miski wsypuję mąkę, proszek do pieczenia, sól, cukier biały i trzcinowy, ekstrakt waniliowy, mleko i 2 roztrzepane jajka. Miksuję dokładnie. Po około 2 minutach dodaję roztopione i przestudzone masło i ponownie miksuję jeszcze chwilę. Teraz dodaję 2/3 jabłek, 1/3 zostawiam na górę i delikatnie szpatułką łączę z ciastem. Aha, i dodaję cynamon, o którym zapomniałam. W końcu to ciasto jesienne, więc absolutnie nie może go zabraknąć. Przelewam ciasto do tragicznie wyłożonej papierem blachy i wyrównuję powierzchnię. Na górę dodaję pozostałą 1/3 jabłek oraz takie kleksy masy serowej. Odstawiam na chwilę na bok i zabieram się za kruszonkę. Już w misce mam przyszykowane zimne masło, cukier brązowy, cynamon, sól, mąkę pszenną i mąkę migdałową. Można zamiast mąki migdałowej dać pszenną, ale naprawdę uwierzcie mi, chcecie użyć tej migdałowej, bo robi ogromną różnicę. Całość zagniatam, aż konsystencja będzie w miarę sypka, ale po ściśnięciu będą tworzyć się takie większe grudki. Rozprowadzam kruszone w miarę równomiernie po cieście i w końcu możemy piec. W 180 stopniach przez około 45 minut, grzanie góra-dół. Po upieczeniu najlepiej odczekać, aż całkowicie ostygnie. Jeśli jesteście na tyle zdyscyplinowani, to gratuluję. I tak prezentuje się gotowe. Jest mięciutkie, wilgotne od jabłek i masy serowej, przyjemnie cynamonowe i ta chrupiąca migdałowa kruszonka. Gorąco polecam Wam wypróbować ten przepis. Dajcie znać, co sądzicie. Dziękuję za oglądanie i do następnego.